Siemanko wszystkim na naszym kanale. Kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie rakiety Doom Boom. Mianowicie, jak testowałem rakiety od Gao oraz rakiety od Jorge, stwierdziłem, że już nie ma żadnej nadziei, że już nie ma żadnych rakiet, ale pomogliście mi, przypomnieliście mi, że istnieją jeszcze takie rakiety od Klaska i sprawdzimy, czy te rakiety będą w stanie uratować nasz rynek, jeśli chodzi o rakiety hukowe. Za taką paczuszkę, gdzie mamy tylko 4 rakiety, musimy zapłacić około 24 zł, więc jedna rakieta kosztuje nas przeciętnie 6 zł. Całe opakowanie posiada aż 56 gramów mieszaninki. Ile posiada jedna rakieta? Zobaczcie sobie tutaj. A teraz co najśmieszniejsze, zobaczcie, co owe rakiety posiadają w środku. Według mojego oka jest to pocisk albo 25, albo 30 mm, więc zapowiada się naprawdę bardzo grubo. Więc kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie, zobaczymy, czy taki zestaw rakiet Doom Boom daje radę, czy też po prostu lepiej zakupić te jorgowskie, może te od Gao, nie wiem, zobaczymy. Dzisiejszy odcinek jest po to, żeby to sprawdzić. Lecimy kochani z testem. Rakietka Doom Boom. Zacna. Teraz rakietka Doom Boom i 7 petard Doom Boom 5G. Dobra. Zobaczymy, czy rakieta będzie w stanie unieść. Wolę odsunąć. No, ledwo co, ale poszło. This is mass destruction. Poszło. Dał radę unieść, ale ledwo co. Czyli silniki mają słabe, ale jeśli chodzi o huk, w miarę zacny. Więc teraz sprawdzimy sobie na rolce papieru toaletowego. Panie pilocie, dziura w samolocie, patrzcie. Ale dobra, dla wszystkich miłośników samolotów. Dobra, test mocy silnika. Czy udźwignie rolka papieru toaletowego z biedry? Konfetti! Dlatego używam papieru toaletowego, bo papier ulega naturalnej biodegradacji. Patrzcie, śnieg. No, dzyn, 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 dzyn. Dzwonię, zanki, dzwoń. No, drzewo mnie uratowało, bo gdyby nie drzewo, spadłby na ziemię i bardzo słabe silniki mają. Ale za to dość duża kula. Titanium salute, czyli jedno musimy na noc zostawić. Moc! Moc destrukcji! Na sprayu. Wow! Ale moc! Ale moc! Człowieku, widziałeś to? Ja pierdylam! I w taki oto piękny sposób nasz sprayo zniknął i mamy drzewo pomalowane. Ta-da! Jak to szybko, łatwo można pomalować drzewo? Za pomocą spraya. Tam jest spray. Uf, ale szczęci. Dobra, teraz test na decybelomierzu. Czyli rakiety są naprawdę bardzo mocne. Test na decybelomierzu, odległość mniej więcej 5-6 metrów. Właśnie 7,6. Jest moc. Energia. Ampet.
Kochani, moc destrukcji na siatce pełnej jabłek. Panie, tam są jabłka! Panie, tam były jabłka. To takie spady były, no ale dobrze powiedziałem, były. Tu mamy jabłko, resztki jabłek, no i 5 kilo, cing, ciąg, ciąg, znikło. No i dobra, zobaczmy jeszcze, czy mamy garnek i taki mamy. Jest mu śmietnik. Nie ma, dobra, jest taki. No to wiecie, co teraz z nim robimy, nie? O! To co tu spadło, to nie było wcale leciutkie. A, bo to indukcja. Na złam? Zobacz. Jaki krążek. Przecież to kurwa ma zaś iść tego. No. O, i garnek bez denka. O, i był se garnek. A jaki ciepły. Nadszedł czas, kochani, na podsumowanie naszych rakiet Doom Boom. Mam dla was taką fajną ciekawostkę, mianowicie żona, jak była z dzieckiem na dworzu, słyszała moje wystrzały, które były oddalone o całe 4 km, więc rakiety Doom Boom dają radę. Teraz przejdźmy sobie do podsumowania, co możemy powiedzieć na temat rakiet Doom Boom. Są bardzo mocne, zarazem bardzo niebezpieczne, mają bardzo dużą moc destrukcji, są bardzo głośne, jak mogliście zobaczyć na decybelomierzu. Jedyną wadą, jaką stwierdzam u nich, jest słaby silnik. Ale biorąc pod uwagę, że chodzi nam o huk, nie trzeba nic z nimi robić, żeby naprawdę było bardzo, bardzo głośno i to nam powinno wystarczyć. To, że jest słaby silnik, to jest małym minusem, ale chyba nikt nie będzie przyczepiał do rakiety papieru toaletowego czy 7 petard Doom Boom 5G. Teraz jaką można im dać ocenę? Mianowicie, jeśli mielibyśmy je porównywać do ery rakiet, które posiadały NWP, czyli słynne Jokery, rakiety Doom Boom niestety byłyby daleko z tyłu. Mamy zupełnie inne teraz czasy, więc rakiety Doom Boom w porównaniu do tego, co posiada konkurencja, niestety wymiatają. Dlaczego mówię niestety? Bo miałem ulubieńca i to były rakiety Thunder Rockets od Jorge. One posiadały niecałe 3 gramy mieszaniny. Cena za jedną rakietę to było około 4 zł i 50 groszy. Tutaj cena za jedną rakietę wynosi około 6 zł i mamy prawie 9 gram mieszaniny, co oznacza, że są trzykrotnie mocniejsze. Dokładnie tak. Jeśli mielibyśmy wziąć rakiety od Gao, nie było tematu. Więc jeśli mielibyśmy postawić Gao, Jorge i Doom Booma, na pierwszym miejscu jest Doom Boom, Jorge i Gao. Jaka ocena dla tych rakiet, żeby długo nie przeciągać, was nie męczyć? Moja ocena dla tych rakiet będzie to 9 z plusem. Gdyby było 5 rakiet w zestawie, w tej cenie dałbym 11. Naprawdę super. Dlaczego 9 z plusem? Byłaby dyszka, ale niestety, gdyby jeszcze miał mocniejszy silnik, to byłoby rewelacyjnie, bo to wiecie, no jeden odpali, drugi tam coś tego, tamtego. Pozdro dla Kumatik, więc nie będę wam mówił. Pamiętacie tą słynną szopkę? Kiedyś w tamtym miejscu na słupku kamera stała i Mahony właśnie tutaj na dworzu stał i z wami rozmawiał. I zostaje nam ostatnia rakieta, którą zostaje nam odpalić po nocy. Ja już domyślam się, co to będzie, bo widziałem za dnia naprawdę ogromną kulę Titanium Salut. Więc po nocy to będzie coś naprawdę pięknego. Jeśli chodzi o moc destrukcji, 5 kilo jabłek, papa. Spray, końcówka spraya, papa. Na decybelomierzu 120 bodajże 7 decybeli. To jest coś pięknego. Więc powiem wam tak, na streszczenie, nie chciałbym stać obok tej rakiety, kiedy wybuchłaby na ziemi.
bo przypuszczam, że albo by mój słuch na tym stracił, albo mogłoby coś się złego wydarzyć, jakiś uszczerbek na zdrowiu, więc pamiętajcie, kochani widzowie, dzieciaki, młodzieży, starszyzno, jak odpalacie tę rakietę, odpalajcie z rurek, żeby wam się ta rakieta po prostu podczas odpalania nie wywróciła, żeby ta rakieta w kogoś z was nie poleciała, bo jeśli taka rakieta, dajmy sobie, się wywróci i na przykład, wiecie, zrobi tak, bo też tak może być, ona nie zrobi tak i się odbije i poleci tak, tylko ona może podlecieć i się wbić po prostu w ciało i wybuchnie, to może być po prostu nie za kolorowo. Zbliża się okres powoli sylwestrowy, więc pamiętajcie, nie wbijamy rakiet w ziemię, żeby rakieta nie wyleciała, tylko najlepiej rurki, rurki, rurki. Tutaj Dumbum dorzuca do zestawu rureczki, można sobie wcześniej przygotować rurki, czy rura od stretcha. Jest naprawdę bardzo, bardzo wiele sposobów, żeby rakieta wleciała do góry. W taki sposób nie odpalamy, jak na filmikach amerykańskich, że rakieta sama leci. W taki sposób nie odpalamy, żeby po prostu zwiększyć nasze bezpieczeństwo. I tylko tyle. Co innego jest, jak są jakieś latające różdżki, nie różdżki, latające patyki, a co innego, jak tu rakieta naprawdę jest w stanie urwać bez problemu łap. Więc to taka moja krótka lekcja ku przestrodze. No i zostaje nam ostatnia rakieta, to sobie po nocy odpalimy, więc zapraszam was na te bonusowe i końcowe nagranie. Ostatni teścik. I wierzcie mi, że ten huk lekką ręką jest słychać w odległości aż 4 km. Pozdrawiam moją matulę, która pewnie już mnie wyklina. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Nie zapomnijcie. Nie zapomnijcie. Up, up, up. I w wolnej chwili wbijajcie do mojego sklepu Pirohit. Na razie.